Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji jest jednostką prezydenta Piotra Krzyska. On odpowiada za to, jak ta infrastruktura również jest zabezpieczana, czy są przeglądy techniczne i tak dalej. Niestety widzimy tutaj i mamy też informacje od pracowników, że są tutaj pewne zaniedbania i tak jak tutaj jesteśmy też w pobliżu Mekto Areny, tutaj również w 2021 roku była dość mocno nagłośniona sprawa, kiedy to dach Mekto Areny przeciekał. I tutaj również mamy pytania, czy zostały poczynione tutaj jakieś naprawy, jak to wygląda pod względem ekspertyzy technicznej tego budynku. Pamiętajmy, że jest to inwestycja, która kosztowała mieszkańców kilkaset milionów złotych i tutaj no, nie ma na to zgody, żebyśmy kolejny raz okazało się, że tak jak ze SDS-em na przykład, że będzie obiekt wyłączony z użytkowania i mieszkańcy nie będą mogli z niego korzystać.